Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Jeżeli jesteś osobą, która brała udział w 12 magicznych nocach ze mną oraz co tydzień spotykamy się na ceremoniach, to już przekazałam Ci życzenia na ten nowy rok. Jeżeli jednak oglądasz mnie tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych, to nadszedł ten odpowiedni czas. Życzę Ci przede wszystkim szczęścia, spełnienia, radości, miłości, zdrowia, bogactwa i obfitości. Aby wszystko to, czego pragniesz, stało się rzeczywistością, ale również wyznaczenia odpowiednich celów, celów, które są zgodne z Twoim powołaniem, czyli dlaczego jesteś tutaj i teraz na Ziemi, w tym momencie, i przede wszystkim odkrycia całej Twojej indywidualności, niepowtarzalności, Twoich talentów, zdolności i właściwości, o których może jeszcze nie masz pojęcia, a które jak skarby skrywają się w Tobie. Dokładnie teraz, w ten czwartek, spotykamy się na 143. ceremonii i jej tematem będzie: jak wejść w symbiozę i uniknąć pasożytów energetycznych, ale przede wszystkim również to, jak wyznaczyć właściwe cele, które są zgodne z Twoją duszą. Czyli cele, które nie mają nic wspólnego z tym malutkim ego skrywającym się wewnątrz, głosiku, który zawsze szepcze, co trzeba, co się powinno, co jest ważne w tym momencie, tylko prawdziwe cele, cele Twojej duszy, zgodne z Twoją misją tutaj na Ziemi. Jeżeli podążamy w tym kierunku i realizujemy te cele, cele wyznaczone z mądrością wyższą Twojej duszy, to wtedy każdy dzień jest jeden, jedyny i niepowtarzalny. Można bardzo dużo osiągnąć, bardzo szybko, z lekkością i przede wszystkim z radością. Gdy jednak podążamy w kierunku celów, które wyznaczyło sobie nasze małe ego, to jest to zawsze droga ślepego zaułka, pełna cierpienia, trudności. Dopasowujemy się do innych, do pewnych szufladek i próbujemy się w tym systemie, w tym matryksie jakoś zaangażować, co nie ma zupełnie nic wspólnego z tym, kim naprawdę jesteś. A jesteś jedną, jedyną niepowtarzalną istotą i to jest najwyższy dar. I drugim takim darem jest wolna wola, która dokładnie teraz, gdy tak wielu ludzi przejmuje znamię bestii, no naturalnie jesteśmy w czasie apokalipsy. Jeżeli znasz moje sprawozdania osobiste z rytuału dla Matki Ziemi, to dokładnie wiesz, co się tutaj dzieje i co się tutaj święci lub nie święci. Wszyscy ci ludzie, którzy przyjmują znamię bestii, automatycznie deaktywują swoje połączenie z duszą wyższą oraz z wolną wolą. Wolna wola zostanie złamana i wtedy już to życie będzie zupełnie inaczej przebiegać niż powinno, niestety. Ale Ty dokładnie o tym wiesz, ponieważ jeżeli bierzesz udział w ceremoniach, jeżeli bierzesz udział w rytuałach dla Matki Ziemi, to siły wyższe prowadziły Cię krok po kroku. Nasze dzisiejsze spotkanie jest zaproszeniem na kolejny czwartek. Jak w każdy czwartek spotykamy się na tych uroczystych wykładach z medytacją, czyli na ceremoniach. Każdy temat jest inny i gdy masz dostęp na prawie tydzień, na miesiąc i na rok, to masz dostęp nie tylko do tego nowego spotkania, ale również do całego archiwum, czyli w tej chwili 142 wykładów, ceremonii, a każda z nich ma inny temat, zupełnie innych i jest to prawie 142 godziny spotkań, które pomagają Ci odkryć Twoją indywidualność, niepowtarzalność, powołanie, Twoją właściwą drogę, aktywować Twoje talenty i przede wszystkim podążać w życiu do realizacji tych pięknych celów, z taką niesamowitą energią celów Twojego serca i wyzwolenia się ze wszystkich negatywnych sieci mroku, czyli depresji, niskich wibracji, tego wszystkiego, strachów i obaw, gdzie w tym roku mamy tego całe mnóstwo.
Nasze dzisiejsze spotkanie jednak ma jeden główny cel, a mianowicie zaległe losowanie z konkursu Spotkanie Gwiazd 2020. Naturalnie, nie zapomniałam. Ja wiem, że czasami coś się tak przedłuża, bo inne rzeczy są ważniejsze, ale Maria nigdy niczego nie zapomina. I również tutaj są wszyscy uczestnicy tego spotkania, tego konkursu. I dzisiaj wylosują 4 osoby, które otrzymają nagrodę, czyli nagrodą jest dostęp do wszystkich moich książek, e-booków, audiobooków, słuchowisk, oczywiście wszystkich wykładów, czyli wszystkich ceremonii. Dostęp srebrny na cały miesiąc. Kto otrzyma? Wylosuję dokładnie 4 osoby. Jeżeli brałaś udział w tym spotkaniu, to odetchnij głęboko, bo również jestem bardzo ciekawa, kogo siły wyższe wskażą tym razem. Zaczynajmy. Pierwsza osoba, która otrzyma dostęp na miesiąc do wszystkich moich spotkań, wszystkich e-booków, wszystkich słuchowisk i wszystkich wykładów, wszystkich ceremonii, to... Uwaga, jest. Joanna B. Nie wiem, czy to będzie widać. Momencik. Pierwsza osoba. Losujemy jeszcze 3 osoby. Druga osoba, która otrzyma dostęp na cały miesiąc, to... O, jest. Momencik. Violeta z Chicago. Gratuluję, Violu. Trzecią osobą będzie... Jest trzecia osoba. Trzecia osoba to... Maria S. Gratuluję. Wszystkie. Ojoj, ktoś wypadł, ale wrzucamy z powrotem. O, troszkę to jest za małe. Losujemy 4, ostatnią osobę, która otrzyma dostęp na miesiąc. Kto będzie? Mam dwie karteczki. Co mam zrobić? Mam dwie karteczki. Będą 2 osoby, czyli w sumie 5. Czwartą osobą będzie Morissette. Piątą, która się sama jakoś tak, nie wiem, wyciągnęła. Abigail. Gratuluję, kochani. Aktywuję Wam dostęp. Jeżeli macie aktualnie dostęp na tydzień, na miesiąc lub na rok, to ten dostęp po prostu przedłuży się o 1 miesiąc. Dziękuję z głębi mojego serca, jeszcze raz gratuluję i widzimy się wkrótce. A jeszcze na koniec mam dla Was wszystkich ogromną niespodziankę. Dla tych wszystkich osób, które jeszcze nie mają dostępu, bo boją się zakładać konta, boją się, co to będzie i jak to będzie. Ja wiem, że takie osoby między Wami są. To dokładnie teraz będziemy mniej więcej potrzebować jeszcze około 2-3 tygodni wszystkie wykłady z medytacją, czyli wszystkie ceremonie, a później krok po kroku również inne moje wykłady i słuchowiska będą dostępne również tak, że można sobie wybrać jeden konkretny. Jeden konkretny w mojej Akademii Omen Sententia. Znajdziecie je wszystkie. Informacje będą tutaj poniżej, będą również na blogu, będą również na głównej stronie i tam przede wszystkim będą wszystkie moje prace, każda ceremonia w formacie wideo, czyli filmu, MP3, czyli można będzie sobie przegrać na jakiekolwiek urządzenie, pobrać, pójść do lasu, włączyć tryb samolotowy i sobie słuchać w
spokoju albo przeżyć swoją własną ceremonię właśnie na łonie natury. Nie będzie konieczny internet i będą w formie tekstu, czyli będzie można sobie albo czytać ten tekst, albo sobie go wydrukować i to jest taki pierwszy krok, ponieważ już niedługo z ceremonii pojawią się również książki drukowane. Pracujemy nad tym, ale to wszystko potrzebuje odpowiedniego momentu. Dlatego krok po kroku. Najpierw ta forma trzech, czyli wideo, MP3, czyli do słuchania i do czytania, do drukowania i później krok po kroku książki drukowane. Dziękuję, do zobaczenia wkrótce, najbliższy czwartek, najpóźniej. I pamiętaj, w czasie nowiu i zawsze w czasie pełni mamy rytuał świec intencyjnych. Dlatego jeżeli potrzebujesz szczególnej energii na ten nowy rok 2021, to jest to idealny moment, aby wybrać sobie świecę oczyszczającą, na zmianę pracy, na bogactwo, na miłość, aktywującą talenty, oczyszczającą kamienie szlachetne, talizmany lub w intencji osoby, która odeszła, ukochanego zwierzątka, które odeszło, czy innych. Zerknij poniżej na mojej stronie mariabucardi.pl. Masz wszystkie informacje na ten temat. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.